postawił firmę IEB. Produkowany dla marki Excite Filon Future XL 48x90, 90 amperowy, no, dwa moduły tylko mocy, moduły standardowe, moduł IEB 660 standardowy do tego typu prostowników, 48V, 60A maksymalnie z moduły. Tutaj mam wersję 90A, czyli z tego modułu jest pobierany tylko 45. Tutaj ta płytka dość uniwersalna. Ma oznaczenie IEB 638, wersja 3.2. Ta płytka jest jeszcze w starej technologii zamontowana na starego typu podzespołach przewlekanych, nie jest to SMD. Tutaj w tych innych prostownikach, których mam, te płytki troszkę się różnią, bo wiele tych elementów po prostu jest zamontowanych od spodu. Tutaj te moduły mocy mają już te karty komunikacji zbudowane już na SMD, czyli są nowego typu, a tutaj jest po prostu starszego typu. Nie wiem, dlaczego tak jest. W niektórych prostownikach mam te płytki nowszego typu na SMD, a karty tej komunikacji są starego typu. Nie wiem, czy po prostu tak rocznikowo jakoś składali, czy możliwe, że te prostowniki, które nabyłem, są po prostu prostownikami składanymi z kilku, ale pracują, więc ja tutaj nie mam jakichś zastrzeżeń. W prostowniku tym też musiałem wymienić wentylator i wymienić malutkiego MOSFETa. O tym będę jeszcze mówił. Pokrótce chciałem tutaj pokazać, jak ten prostownik jest zbudowany. Tu nam przychodzi zasilanie 5 żył, 3 fazy, neutralny i ochronny. Wchodzimy tutaj na stycznik i równolegle tu jest połączone do tej płytki. Tu mamy neutralny i 3 fazy. Z 3 faz jest przez te diody produkowane 12V i tutaj mamy bezpieczniki tutaj od tego zasilania, ale też do układu kontroli faz, czyli no, zaniku, jeżeli jednej fazy nam zbraknie, to falownik, inwerter się też wyłączy. Oczywiście troszkę to jest dziwnie zbudowane, ponieważ tutaj miałem przepalony jeden ten rezystor 100 kiloohmów. Myślałem, że ta płytka jest zasilana oddzielnie od tych płyt mocy i jeżeli od razu płytka sprawdzi, że nie ma jednej fazy, czyli ta dioda się nie świeci, to nie powinno tymi przewodami załączyć stycznika. A tutaj falownik startował i po 3 sekundach stwierdzał, że coś jest nie tak, że nie ma jednej fazy. Oczywiście ten egzemplarz zasilany jest 2 modułami, czyli z 2 faz pobiera tylko energię, no ale nie świeciła się tutaj ta dioda. Wymieniłem ten rezystor, te 3 transaktory działały już poprawnie, miały zasilenie i dioda się zaświeciła i inwerter normalnie pracuje. No, myślałem, że tutaj przed rozpoczęciem ładowania po prostu nawet stycznik się nie uruchomi, ponieważ na tej płytce no, będzie błąd, prawda? Jednej fazy i nie powinien w ogóle wystartować, nie podać tutaj zasilenia. Tutaj na tym złączu mamy właśnie zasilenia stycznika.
na 230. Tu mamy system Aqua, czyli napełnianie wody po naładowaniu, a tutaj mamy napowietrzanie. Tutaj mamy złącza od modułów, czyli ta taśma leci do każdego modułu i nawet na tutaj tej płytce sterującej jest moduł. Komunikacja RS32, wyświetlacz, może jest taka opcja. Tutaj dalej mamy złącze pomiarowe z bocznika. Na minusowym przewodzie mamy pomiar napięcia, pomiar prądu. Tu mamy ten kontroler. Tu jest ten wyświetlacz diodowy, który się tutaj znajduje. Tu mam takie złącze mini USB i pewnie służy do programowania. Tu mamy bezpiecznik. Do wymian na tej płycie, nazwijmy to mocy, był wentylator, który był zgięty i spalony. Niestety ten wentylator uszkodził też tranzystor, który tutaj się znajduje. Tak działa, z tym, że no tutaj nie ma tego chłodzenia, na razie go nie eksploatuję, ponieważ muszę wymienić ten tranzystor. Naprawa była dość chyba... No dość prosta, gdy po złączu, po ścieżkach można było zlokalizować, co jest nie tak. Dobra, mamy to złącze i tutaj wentylator, który działa, to jest na złączu tym niżej i obsługuje go ten tranzystor, tu widać, idzie ścieżka do tego. Wentylator ten drugi jest obsługiwany przez ten tranzystor. Teraz go spróbuję wylutować i zobaczyć, czy jest sprawny. Tutaj te diody SNR są sprawne, rezystory tak samo. Tu mamy zmostkowane te dwa piny i tu te dwa piny są sterowane albo tym tranzystorem. Tranzystor jak wlutowany to MOSFET typu N. 60V 0,4A. Mam płytę dawcę, więc mogą sobie to podmienić. I teraz mam nadzieję, że będą dwa wentylatory zasilane. Płyta ta, ja to będę nazywał płytą mocy, moduł, jest zbudowana z sekcji wysokonapięciowej i z sekcji niskonapięciowej. Tutaj mamy transformator wysokiej częstotliwości i tutaj widać separowane niskie napięcie, a tutaj mamy wysokie napięcie. Tutaj mamy port zasilenia, bezpiecznik. Tutaj fajnie to zrobili, ponieważ jeden wentylator jest główny, który chłodzi ten tunel. I drugi wentylator troszkę większy, ale o mniejszej mocy, który wychładza elementy, które tutaj są zamontowane na płycie. Po zakupie takiego prostownika, nie mówię, że nowego, używanego, warto jest go rozkręcić i przy pomocy takiego małego pędzelka wyczyścić w tych zakamarkach, szczególnie tu przy tranzystorach, żeby nie było zwarcia. Warto jest wymienić wentylatory, jeżeli już wskazują, huczą już, bo tutaj chłodzenie jest dość ważne. Oczywiście
prostownik ma zabezpieczenie, jak widać tu na radiatorze, na transformatorze wysokiej częstotliwości, ale tutaj już ja jednego egzemplarza wymieniłem, drugi jest dość w dobrym stanie. Jest to standardowa płyta w tych prostownikach IED. No, w wielu prostownikach jest praktycznie, ja tu mamy kilka modeli 48V. Są te same moduły i po prostu jest mikrokontroler, który odpowiednio steruje tutaj napięciem i uzyskujemy wtedy w równoleglamy kilka i jaki prąd chcemy. Tu jest wersja 90A, czyli 45A na moduł wychodzi, ale mam też i 130A i tam tych modułów jest 3 sztuki. Dobra, montujemy moduł. Moduł tutaj montujemy między te blaszki. Tutaj mamy i tutaj mamy i tam na dole też są, czyli wpuszczamy tak jak ten, pomiędzy te blaszki wchodzi. I później tutaj przykręcamy na Torxa. Ta obudowa mieści 3 takie moduły. No tutaj jest 90A wersja, więc wystarczą 2 moduły. Moduł zasilany jest niestety z 230. Moim zdaniem lepsze by było, jeżeli by było po prostu na 400 mniej prądu by szło na przewód neutralny, bo tutaj ten przewód neutralny musi być dobrze zamocowany, dość gruby, bo każdy ten moduł jest zasilany z pojedynczej fazy, czyli tutaj mamy chyba 11A, 12,8A na jeden moduł jest, więc no 24A idzie na przewód neutralny, więc tutaj też trzeba to wziąć pod uwagę. Teraz mamy sekcję, nazwijmy to z jakim prądem, łączniki, tu mamy plus, a tu mamy minus i tu mamy plus jest tak, a minus jest tutaj. Dobra, podpięte uziemienie i teraz irytujące tutaj jest to złącze, ponieważ przy pomocy takiej zawleczki tutaj trzeba ją wsadzić i dość mocno tutaj trzeba przycisnąć, żeby tutaj odchylić te blaszki i wsadzić bardzo mocno, trzeba aż tutaj płytka się ta wygina. No, prostownik działa, wentylatory też się opłacają, więc wymiana tego DS-170 pomogła. I ładujemy baterię, testuję sobie, jak działa prostownik.